dobry Bóg przerwał te marzenia, ale mam nadzieję, że one będą kontynuowane. Dziękujemy Mu dzisiaj za to wszystko, co robił dla nas wszystkich. Chciałem bardzo serdecznie podziękować w imieniu Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który również przekazał wieniec pogrzebowy. Bardzo dziękuję w imieniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi wraz z kierownictwem Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, gdzie ostatnio pracował wraz z pracownikami. Bardzo dziękuję w imieniu posłów i senatora naszej ziemi. Bardzo dziękuję wszystkim samorządowcom, wójtom, burmistrzom, starostom, radnym powiatowym, radnym gminnym, ci wszyscy, którzy współpracowali z Januszem. Bardzo dziękuję w imieniu przewodniczącego sejmiku województwa śląskiego, w imieniu pierwszego wicewojewody śląskiego, z tymi osobami, którymi Janusz na co dzień się spotykał, których zabiegał o wszystkie działania na rzecz swojej małej ojczyzny. Jeszcze raz bardzo dziękuję żonie Agacie, dzieciom, którzy tak bardzo umiłowali i kochali Janusza. Walczyli do końca, ale Bóg tak chciał. Żegnamy Cię, Januszu, żegnam Cię w imieniu Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze przysłuszyłeś się tej małej i dużej ojczyźnie. Będziesz dla nas zawsze w pamięci. Szczęść Boże. Czcigodny księże Jacku, smutku pogrążona rodzino, wielce szanowni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, zgromadzeni w Chrystusie Panu. Jak zawsze przy katolickim pogrzebie, stół Słowa Bożego jest dzisiaj bogato zastawiony. Już w pierwszym czytaniu z dzisiejszej liturgii słowa mieliśmy jakże znaczące stwierdzenie. Oto święty Jan w czasie swojego wygnania na wyspie Patmos ma mistyczne przeżycia dotyczące przyszłości Kościoła i świata. Opisał je potem na rozkaz Boży w ostatniej księdze Nowego Testamentu, która zwie się Apokalipsą świętego Jana Apostoła. Kreśląc przyszłość Kościoła i świata, święty Jan napisał: ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. Tak, moi drodzy, nasze życie, nasza wędrówka przez ziemię, istnienie tego świata, wszystko to naznaczone jest przemijaniem. Czas jest darem od Boga. Czas istnieje dlatego, że istnieje przestrzeń. Ale to wszystko przeminie. Dlatego, że wszystko jest w Bogu. A Bóg to jest wieczne teraz. To jest wieczne trwanie. I dlatego też uświadamiając sobie to, że przemijamy, pytamy się: dobrze, jeżeli przemijamy, ale ku czemu idziemy? Dlatego też apostoł Tomasz pyta: Panie, dokąd idziemy? Jakże mamy poznać drogę? I wtedy
Chrystus mu odpowiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Właśnie, moi drodzy, to jest istota naszego chrześcijańskiego myślenia. Droga, prawda, życie w Jezusie Chrystusie, tym, który jest światłością świata, która objawiła się w noc Narodzenia Pańskiego. I popatrzcie, w naszych kościołach ciągle jeszcze te betlejemskie stajenki, przystrojone choinki, a to wszystko dla znak radości, że nasze przemijanie nie jest bez sensu, nie jest nihilizmem. To jest wielka sprawa, bo idziemy w stronę nieba, w stronę Chrystusa Pana, który prowadzi nas do swojego Ojca Niebieskiego, tego Ojca, który Duchem Świętym uświęca człowieka, uświęca Kościół i uświęca świat. Dlatego też człowiek wiary rozumie, że ta radość stajenki betlejemskiej przeminie, a potem będą w życiu Jezusa Chrystusa trudy nauczania, wędrówka po ziemi świętej i to wszystko, co jest niezrozumieniem, odrzuceniem, negacją, a na końcu będzie krzyż. A ci, którzy niedawno jeszcze chcieli go porwać, by obwołać królem, teraz będą wołali na dziedzińcu zamku rzymskiego namiestnika: ukrzyżuj go, ukrzyżuj. I na tym krzyżu Jezus jako człowiek kona dla naszego zbawienia. Ale tak musiało się stać, nie tylko by wypełniły się przepowiednie proroków, ale tak musiało się stać, ponieważ Bóg, który stworzył człowieka, obdarzył nas duszą nieśmiertelną, Bóg zna nasze wnętrze, to, co jest w skrytości serca i sumienia. Bóg wie, jak trudno nam uwierzyć w święte sprawy, które są zapisane w objawieniu Bożym. Dlatego też Syn Boży, chociaż jest Bogiem, przyjmuje też naturę ludzką. Przez wcielenie staje się człowiekiem i idzie drogą, którą każdy z nas musi przejść. A jest to droga przez życie do śmierci, do umierania. Ale po 3 dniach przyszło zmartwychwstanie. Chrystus zmartwychwstał. Poszedł drogą, którą pójdzie każdy z nas. Przez śmierć do radości życia, do chwały zmartwychwstania. Bo w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. To mieszkanie trzeba zasiedlić, trzeba zagospodarować. I dlatego, moi drodzy, takie zaproszenie płynie z każdego znaku zewnętrznego obecności ludu Bożego wokół Chrystusa Pana w Kościele Świętym. Popatrzcie chociażby na taki orszak pogrzebowy. No pogrzeb idzie, idą na cmentarz, ale jak idą?
Na początku idzie ministra lub ktoś niesie krzyż. Podniesiony tak, żeby wszyscy widzieli. Ci, którzy idą za krzyżem, gdy podniosą wzrok, widzą ten krzyż. I to jest znak. Tak człowiek ma przeżyć swoje życie, postępując za krzyżem, za Jezusem Chrystusem krzyżowanym i zmartwychwstałym. Bo On jako człowiek, ale też i Syn Boży, pokazał nam, że przez śmierć idziemy do zmartwychwstania, do wiecznego życia. Dlatego też to życie, jak uczył święty Jan Paweł II, nie może być byle jakie, ale musi być dobrze zagospodarowane. Tak zawsze nie jest. Różnie to wygląda. Ojciec miał dwóch synów. Podzielił działkę budowlaną i powiedział: synowie, macie tutaj ziemię, budujcie się, bo macie rodziny, trzeba to, co wam daję, zagospodarować. I jeden, uczciwie pracując, zbudował dom i pięknie to wszystko wyglądało. Rodzina miała dach nad głową, a drugi syn niestety nie dbał o dziedzictwo ojcowskie. Jego część działki zarosła chwastami, pojawiły się drzewa samosieni, a ludzie przechodząc mówili: ten to nic nie dba, popatrzcie, jak to wygląda. Gdyby ten zmarły ojciec widział, jak on marno trawi to, co otrzymał. Właśnie, można życie różnie zagospodarować. Dlatego też słyszymy dzisiaj słowa Chrystusa Pana. Ja jestem drogą, ja jestem prawdą i ja jestem życiem. Słyszymy to po to, abyśmy wiedzieli, jak żyć, jaką drogą iść. I ta droga przez życie usłana jest też cierpieniem, tymi zwykłymi, doczesnymi kłopotami, ale gdzieś tam w kresu jest radość. Radość człowieka, gdy umiera i oto przyjmują go w tym drugim świecie otwarte ramiona Ojca Niebieskiego. Tego Ojca ukochanego, który przygotował mieszkań wiele. Każdy z nas w niebie ma swoje miejsce, ale to miejsce każdego dnia na nowo trzeba zdobywać, wybierać Chrystusa, wybierać Kościół i drogę, którą idziemy, to znaczy Jezusa Chrystusa. I nie można się zwolnić. Jak napisał wieszcz narodowy Adam Mickiewicz, każdego dnia na nowo wybierać muszę. Wybierz więc Chrystusa Pana, wybierz Jego nauczanie. Idź za Nim, a On Cię do Ojca doprowadzi, abyś posiadł przyszłość. Nowe niebo, nową ziemię i radość ludzi zbawionych w Królestwie Niebieskim. Pisze święty Jan o tej radości zbawionej. Pisze tak: i miasto ujrzałem święte, Jeruzalem nowe, ujrzałem wstępujące od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. Te klejnoty, te ozdoby, to są, moi drodzy, cnoty chrześcijańskie, ale też i cnoty
obywatelskie, potrzebne ku służbie bliźniemu. To są cnoty, na których budujemy rzeczywistość naszego życia i chcemy budować naszą codzienność. Bo jako ludzie wiary wiemy, że Pan powiedział, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce człowieka nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.